Zauważyłem, że czasowniki cieszą się bardzo dużą popularnością. W związku z tym postanowiłem nagrać dla Was czasowniki rozdzielnie złożone. Jest to grupa dosyć duża w języku niemieckim. No i dzisiaj spróbujemy się właśnie zająć tym tematem. Pierwsza część. No więc wyjaśnimy sobie, kiedy czasownik jest rozdzielnie złożony. Otóż najczęściej możemy poznać czasownik rozdzielnie złożony, kiedy jego przedrostek coś oznacza. Zobaczcie, wypisałem Wam tu trochę tych przedrostków i zaraz Wam powiem, jak rozpoznać taki czasownik. Otóż mamy an i kropeczki, na przykład an probieren, prawda? Czyli an oznacza jako samotny przyimek. Na albo przy. Auf, jak na przykład aufstehen, też będzie rozdzielnie złożony. Samo auf jako przyimek znaczy na. Ab znaczy od, na przykład ab morgen. Aus, jak na przykład aussehen, wyglądać. Ein, no tutaj akurat nie jest to żaden przyimek, ale możecie sobie zapamiętać, że jest taki rodzajnik ein. Dalej mit oznacza z. Na przykład mitgehen, nach, na przykład po. Możemy tutaj nachdenken użyć. Na przykład umziehen. Samo znaczy o, na przykład o którejś godzinie. Vor, przed. No i tutaj na przykład czasownik vorschlagen. No i wreszcie zu, na przykład zugreifen. Samo zu znaczy do. To tyle odnośnie rozpoznania takiego czasownika. No i teraz już konkrety. Czytać na głos. Vorlesen. Lies vor. Przeczytaj na głos. Denerwować. Aufregen. Das regt mich an. To mnie denerwuje. Dołożyć, na przykład pieniądze do jakiejś sumy, dołożyć się. Zulegen. Leg 10 euro zu. Dołóż dyszkę. Chodzi oczywiście o euro. Dopłacać. Nachzahlen. Dopłacę. Ich zahle nach. Dopuszczać do czegoś. Zulassen. Nie dopuszczę do tego. Ich lasse es nicht zu. Dzwonić do kogoś. Anrufen. Zadzwoń do mnie wieczorem. Ruf mich am Abend an. Mieć na sobie. Anhaben. Co ona miała na sobie? Was hatte sie an? Mieć zamiar. Vorhaben. Co masz? Jaki masz zamiar? Was hast du vor? Mieszać coś. Umrühren. Zamieszaj zupę. Rühre die Suppe Nalać do czegoś.
Einschenken. Nalej mi. Schenk mir ein. Obudzić się. Aufwachen. Budzę się o 7. Ich wache 7 Uhr auf. Obejrzeć sobie coś. Sich etwas ansehen. Obejrzyj sobie ten film. Sieh dir den Film an. Odebrać coś albo kogoś z jakiegoś miejsca. Abholen. Przyjedziesz po mnie? Holst du mich ab? Odholować. Abschleppen. Odholuję twój samochód. Ich schleppe dein Auto ab.